Marek Nowicki, dyżurny ruchu jeszcze czynny. Dzisiaj wolontariacko z zamiłowania dla pięknej przygody, dla mieszkańców. Wspaniała sprawa, piękne wydarzenie dla Wieruszowa. Wita pan dzisiaj podróżnych, daje sygnał do odjazdu. Proszę powiedzieć, jak z zainteresowaniem, bo widzieliśmy przed chwilą, że bardzo wiele osób tym pociągiem przyjechało. Tych pociągów już kilka tutaj stanęło, przyjechało, odjechało. Tak więc cały czas coś na miejscu się dzieje. Tak, pogoda dopisuje, zainteresowanie jest duże. A tutaj na tym polowym naszym posterunku dyżurnego peronowego mamy krótką lekcję historii, czyli tak jak to kiedyś bywało, bilety kartonikowe były sprzedawane, wyjmowane z ternioniku, z takiej to szafy, następnie datowane w datowniku komposterze, na którym odciskała się data i mamy datę dzisiejszą 17.06.2023, co uprawniałoby do przejazdu pociągiem. Do którego to zachęcamy i zapraszamy. To jest tylko bilet okazjonalny. Przejazdy są za darmo do godzin wieczornych, aż do 21. Łysy! 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 Bardzo. Jesteśmy drugi raz na tej imprezie. Ja sam osobiście po raz pierwszy. Nie ukrywam, że mały sentyment do miasta jest jak najbardziej ze względów rodzinnych. Impreza super, wyścig drezyn rewelacyjny, aczkolwiek musimy zachować siły raz na kolejne biegi, a przede wszystkim na koncert. Jechaliśmy tutaj z Karsznic. Bardzo fajnie, bardzo fajny piknik, dzieciaki zadowolone, jedzenie fajne, czekamy teraz, żeby się przejechać kolejką. Co chłopaki, jak wam się podoba? Chyba orkiestra z waszych stron dzisiaj występuje, tak? Tak, występuje, teraz właśnie kibicujemy, bo kolega się ściga z orkiestry i zobaczymy, jak im tam idzie, nie? Panie, panowie, biały namiot, a mam tu wejść, tam warto się zapisać. A i zapraszam panią. Zaprezentuję się, ale najpierw wystartuję. Zamierz coś.